Siemanko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć moje kochane gówniaki, moja rodzinko i wszystkie mordeszki, hejterzy, nie hejterzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj. Wracam pełen energii, gdyż w końcu udało mi się odpocząć. Sorry za tą przerwę, to nie było tak, że mi się nie chciało nagrywać, tylko bez kitu. Nie miałem po prostu siły, totalnie nie miałem siły. Musiałem zmienić pracę, praca jest ciężka i po prostu przychodziłem w ciężkim stanie. Nie wiem, czy to dobrze bym mógł nazwać w ten sposób. Przychodziłem bardzo zmęczony po prostu, jadłem, kąpałem się i kładłem się od razu spać. Nie było energii na nic, nie? A wiecie, występować przed wami, ogólnie przed kamerą, taki bardzo zmęczony i zaspany, ziewający i gadający od rzeczy jak zwykle, nie wypadało po prostu. Także tyle, chciałem się wytłumaczyć, a w dzisiejszym odcinku skala szarości się zwiększyła względem tego, że będzie to bardzo smutny odcinek o Polakach, którzy żyją tutaj 10 lat i nieraz nawet dłużej i nie znają języka angielskiego. Bang! Dlaczego? Ponieważ, jak to ująć, Polaszki cebulaszki, zwłaszcza ta starsza data, wkurwia mnie jednym i to niesamowicie mnie denerwuje, tym, że mieszkają tu po 10 lat, po 15, różnie, ale liczymy takie typowe dziesiątki, nie? Przyjechali tu za czasów, gdzie jeszcze Anglia była, no... Anglia miała czasy świetności, że tak to ujmę, że trochę mniej się zarabiało, ale o jedzenie było tańsze, były większe możliwości. Naprawdę, jeśli ktoś tutaj przyjechał z językiem 10-15 lat temu, mógł ogarnąć sobie totalnie wszystko. Wszystko, co mu było potrzebne do szczęścia, a nawet czasami nawet troszkę więcej jeszcze, nie? Co mnie u nich wkurza? Przede wszystkim jeden rodzaj tłumaczenia się. No, bo wiesz, ja nie znam angielskiego, bo za moich czasów w szkole był ruski. I? Okej, teraz wszyscy młodzi mają w szkołach angielski, niemiecki, francuski i pewnie w innych różnych odłamach szkół też są nawet jeszcze, nie wiem, pewnie hiszpański, bo jest jednym z takich głównych języków z tego, co słyszałem na świecie. Ale ja osobiście przyznam się, że ze szkoły angielskiego w ogóle nie wyniosłem. Totalnie nic, zero. Ponieważ nienawidziłem nauczycielki z angielskiego i ogólnie wkurzali mnie oni i miałem to gdzieś. Nie potrzebowałem, stwierdziłem po prostu, że znam niemiecki i angielski mi się do niczego nie przyda. Jak będę potrzebował wyjechać za granicę, to Niemcy są niedaleko, nasi sąsiedzi, więc baju. I no cóż, potoczyły się moje losy tak, że przyjechałem do Anglii i ten język nauczyłem się. Okej, no byłem młodą osobą, miałem lat 16, więc język załapałem w pół roku do tego stopnia, że już mówiłem... No prawie biegle, nie? No ale nawet akcent mi się udzielił i tak dalej, było spoko, nie? Ja rozumiem, że starsze osoby już nie mają takich świeżych umysłów i nie uczą się go tak szybko, ale... Jesteś w Anglii, stary pieprzony z Gredzie, 10 lat i nie możesz pójść do pieprzonego koledżu, albo do szkoły, albo nawet w domu się uczyć, nie wiem, oglądać filmy po angielsku z polskimi napisami. Wiecie, ile naprawdę można się z tego nauczyć? Ja aktualnie nawet siedzę, czasami oglądam angielskiego YouTube'a z polskimi napisami po to, że jeśli nie znam słówka, zatrzymam sobie, pach, aha, dobra, ciach i lecimy dalej, nie? Także usprawiedliwienie w stylu, o, bo ja miałem ruski za czasów, jak chodziłem do szkoły. I co? I co z tego? To ci w żaden sposób nie usprawiedliwia od tego, że czyli co, nie musisz się uczyć angielskiego, jesteś w kraju, w którym mieszkasz już 10 lub 15 lat i zlewasz to, masz to w dupie, nie szanujesz w ogóle Anglików, nie szanujesz tego kraju ani tej kultury, bo przyjeżdżasz i uważasz, że skoro już masz tą pracę, oczywiście gównianą, no bo jaką inną moglibyście mieć, frajerzy, to, no, to ja już nie potrzebuję angielskiego. Spoko, fabryki plajtują coraz częściej. Coraz częściej. Ja chcę zobaczyć tych wszystkich właśnie frajerów, którzy nie znają tego angielskiego i siedzą tu po 10-15 lat, jak nagle po 5 latach czy tam 8 pracowania w jednym miejscu okaże się, że fabryka upada. O mój Boże, co teraz, gdzie ja pracę znajdę? I teraz fajnie, wyobraźcie sobie sytuację, hipotetycznie. Wchodzicie do biura. No witam, to tamto, sram, to jest tam oczywiście Polka za biurkiem, nie? Szuka pan pracy, okej, okay. No wiadomo, no, nie będziemy się rozdrabniać, no wszystkie podstawowe pytania, plus teraz, ile pan tutaj jest? No, 12 lat. Jak u pana z angielskim? No wie pani, no nie mówię w ogóle. Kurwa, nie jest wam wstyd, dziadki, zgredziki, buraki, debile, barany? Nie jest wam naprawdę wstyd przyznać się komuś, że jesteście 10 lat w Anglii i nie znacie nawet podstaw podstawowych słów.
Boże, ja wam podam to na przykładzie. Ile razy byłem gdzieś w jakimś miejscu pracy i wiedziałem, że ten ktoś nie mówi po angielsku. I podchodzi do niego osoba i mówi coś naprawdę dziecinnie prostego w stylu. Jest miejsce fabryka, tak? Podchodzi do ciebie supervisor i mówi do tej osoby podchodzi i mówi, że please go on line 7. Line 7. Line, linia. Kurwa, to jest przecież prawie identycznie jak po polsku, nie? Czy nie? Czy ja się mylę? I 7. No to naprawdę nie umiecie policzyć od 1 do 10 po angielsku? Dzieci w podstawówce to umią. Naprawdę, ja rozumiem, że wy mieliście ten ruski, ale to uważam, że w ten sposób nie usprawiedliwia. Samych podstaw się nauczyć. Albo najlepszy agent, który mnie rozbroił. Siedzimy z kolegami na piwie, ogólnie było tam paru Anglików między nami i był z nami taki właśnie ala zgredzik, jak ja to sobie nazywam. No i podchodzi koleś i mówi, hello, how are you? I what's your name? Co on do mnie mówi? Co on do mnie mówi? Boże! Po prostu tak jak, nie wiem, moi znajomi się aż tak tym nie irytują, ale ja tam po prostu jak siedziałem, to miałem ochotę wziąć, podejść i strzelić w łeb, nie? Dosłownie. Tak, żeby, nie wiem, może tam trochę oleju wpłynęło. No podstawy, no what's your name? No naprawdę, naprawdę nie rozumicie, jak ktoś się pyta, jak masz na imię, albo czy jak się czujesz, how are you? Naprawdę, to jest takie ciężkie. O, no to także w sumie, co mogę powiedzieć na sam koniec? Apeluję do was, Polaczki, cebulaczki, którzy tu siedzicie już po 10-15 lat, weźcie się za naukę angielskiego, bo robicie po prostu z siebie kretynów, a przy okazji robicie kretynów tak samo z większości Polaków, jacy tu żyją. I później tacy Anglicy tępi na przykład, którzy są jeszcze niedorozwinięci, powiedzmy całkiem, myślą sobie, że naprawdę wszyscy Polacy, którzy tu przyjeżdżają, nie znają w ogóle angielskiego, bo nasza szkoła się nie uczy angielskiego, w ogóle. Nie, no, a co ty skąd? Także robiąc z siebie idiotów, bo jesteście idiotami z Gredziki, pamiętajcie, że robicie opinię wszystkim. Więc proponuję naprawdę, nie wiem, mamy XXI wiek, jest internet. Jest dużo, dużo, dużo możliwości. Jesteś kobietą po 40, czy tam, nie wiem, po 50, nie znasz angielskiego, pisz. Masz Facebooka, możesz pisać z Angolami, z kim chcesz tak naprawdę. Będzie ci to na początku dużo czasu zajmować, będziesz siedzieć na translatorze, będziesz sobie to tłumaczyć, będziesz musiała odpisać, też sobie wszystko tłumaczyć, ale z czasem to się rozwinie. To samo do ciebie, dziadku z Gredziku, pieprzony, który nie znasz angielskiego, a siedzisz tu 10 lat. Pisz do kobiet, do Angielek. To samo, na początku będzie ci jedna rozmowa zajmowała kupę czasu, 3 godziny będziesz siedział, żeby napisać parę zdań, ale z czasem to zacznie się rozwijać samo z siebie, bo mimo że umysł stary już tak nie chłonie, to i tak się uczy, bo człowiek się uczy do końca życia. Nie ma czegoś takiego, że kończysz 35-40 lat i nagle twój umysł przestaje w ogóle zapamiętywać. A jeśli tak jest, to znaczy, że jesteś chory i musisz iść się leczyć, rozumiesz? Także dobra, to na tyle w sumie z mojej strony. Jeszcze raz apel do zgredzików siedzących tu po 10-15 lat. Weźcie się za naukę języka w kraju, w którym jesteście. Chociaż tyle. I chociaż tyle. O to was tylko proszę, żebym się nie miał do czego doczepiać, dobra? Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli odcinek ci się podobał, zostaw lajka. Jeśli nie, zostaw dislajka. Jeśli mnie nienawidzisz za to, co powiedziałem, napisz o tym w komentarzu. Z chęcią cię wysłucham i z chęcią na to będę lał, bo mam to gdzieś tak naprawdę. Także trzymajcie się mordeczki. Każdy, kto jest za mną, niech to udostępni, będę super szczęśliwy. A ja tymczasem idę sobie przygotować coś dobrego do jedzonka, bo wiecznie chodzę głodny. Strzała!